Jesteś uważany za głupka, nie? To nie jest challenge od zera? Nie, nie jest challenge od zera, jest to challenge od głównego konta. Dlaczego tak? Bo jest to challenge skupiony na tym, żeby przede wszystkim podnieść poziom gry. Granie na tych wszystkich graczy dywizji niżej, silverach, goldach, platynach, niespecjalnie by mi dużo dało, a nawet bym powiedział, nawet bym, że odjęłoby. Granie ogólnie są przykład ciebie nie za dużo uczy, no nic nie uczy, a jak nic się nie uczy, tak naprawdę się cofasz, nie? Dlatego też uważam, że nie o to chodzi w tym challenge'u, chodzi o to, żeby wbić jak najwyższą możliwą rangę. Czyli przełamać ten taki, jakby nazwijmy to, szklany sufit, którym aktualnie jest w tym sezonie chyba D1 byłem najwyżej. Bo miałem, nie wiem, czy miałem serię do Mastera, no ale w każdym razie chyba Mastera nie miałem, więc tutaj to jest mój cel. I uważam, że to jest fajniejsze niż robienie nowego konta i tych wszystkich ceregieli. To chodzi o to, żeby sobie, wiecie co, udowodnić, że da się tego Mastera przede wszystkim na łeście wbić. Czyli tryhardu. Tryhardu, ale z trenerem, tak? Dzisiaj będzie właśnie wieczorkiem. Dawał wykład, to takie coś około 2-3 godzin trwa. No i sami zobaczycie, jak to wygląda, jak ja mam się podobać i myślę, że spoko. Tak spadnie do D4? No właśnie myślę, że tak nie będzie. Może wypnie pupę na midzie. Jak nie, to po prostu pod towerem. Halo. Fajna Irelia, co? Dużo zrobiła. Powiedzieć mi żart? No powiedz. Arcole w Challengerze pewnie powiesz. Zgadłem? Masterze starczy. Ale już tak mało wiary we mnie? Magda, E do przodu, to wchodzimy w nią. Daj to E do przodu, kurwa. Siema. No i na razie, no. No i cześć. No i cześć, no. Co? No to bez duo. Gdybym grał duo, to by było tak. No, duo mecie pociągnął. Wiecie, o co chodzi. Ja wiem, że granie solo jest nudniejsze niż w duo, ale chciałem uniknąć tej sytuacji, gdy powiedzą ludzie tak. No, duo partner cię wyciągnął. Nie byłoby nudów. No to trudno, jakby, no i... Dealuję z tym. Ten tydzień będzie nudny, po prostu. Jeszcze tym przejmuję. No, odpowiadam na jakieś pytanie, tak? Macie to w sumie, teraz mam chwilę, że mogę coś tam podpowiadać. Bo jest taki luźniejszy etap. Jakby... O kurwa. O nie. No to właśnie, takie wyluzowanie się moje jest, kurwa, sorry. Ja pierdolę, no kurwa. Czekaj, to jest jakieś mocne combo. On nie zerkował. Nie zerkował. Wjechał brzuchem, nie dał erki. I zajebała. Ja pierdolę. Później wkurwiony beczkę dał, jak ona była na rapelu. Dawaj. Dawaj. Dociskany. Ja pierdolę, czy to NZQ na jeans? Flash heal? No nie wiem. Nie, nie wiem, pingował mi Woliber, więc mówię tak, dobra. 5 HAD wysłał ZT8. Jeśli poziom w lidze rośnie, a ty stoisz cały czas w niskim diamencie, to znaczy, że tak naprawdę idziesz do przodu. Ja pierdolę zajebiście. To jesteś jak ten Kopernik, co zatrzymał ziemię, a wprawił w ruch słońce. Popcham. Że ja się zatrzymałem, a słońce idzie do przodu. Znaczy, że... Ten tak, krąży, no. To jest... Ja to jestem ten ziomek właśnie, co pytał. No tak to zostało ujęte, tak? Że jeżeli poziom w Lidze Legend idzie, zostałem w miejscu. Jestem jak ten ziomek. O kurwa, no ginę. No właśnie, nie mogę! Nie! Zamiast myśleć o tym, że ona tutaj typuje, bo ona to typowała, to ja myślę o, kurwa, Koperniku. Nie! No kurwa! Uciekł, jeden i drugi. Typuję. Lulu przeżyła. Nie wiem, nic nie siada. Czemu tak zrobiłem? Chciałem gauntleta sprokować i zeslowować ją. Stepuję.
O kurwa. No nie, no to są jaja! Ojej, ojej. Ale to była... Intujesz, Arku, intujesz? Halo? Co? Halo? O, siema. Czekaj, wyłączę jeszcze muzykę. Witam trenera. Witam ucznia. Ucznia. Dobra. Plecak spakowany. Teraz... Mówię, że dzisiaj wstydu nie było na soloku, chociaż parę rzeczy nie wyszło, ale ogólnie na plus jest. Ja napisałem u siebie na Discordzie, że będę cię coachował. I no, ludzie mi wysyłali polecenia Melisy i że to bardzo ciężko może być. Ciężki przypadek. Nie wiem, czego się spodziewać. Ale nie, mi się podoba, bo... No tak. Jestem twardym przypadkiem, tak, lubię sobie tankami pograć, ale że ciężki, że taki nie do skołczowania, niereformowalny, to nie sądzę. Wydaje mi się, że no dobra. Jest potencjał na tego mastera na pewno. Ja nie mogę przestać się śmiać, bo mi ludzie zaspamili Melisą i pytaniami, czy trudniejszego przypadku nie mogłem sobie wybrać. Powiem tak, zamiast Melisy, to ja ci Jerby polecam. Piłem kiedyś, ale dużo jest syfu, bo zostają te gówna takie, nie, po niej i trzeba to... No nie można tego do kibla, bo zatka i tak dalej. Jak nie można do kibla? No właśnie, do kibla. No to chyba masz jakiś nowoczesny kibel, bo no, powiem tak, mi było blisko, żeby zatkało. No to chyba wjebałeś tam 4 szklanki. Powiem tak, zatkałem raz w życiu kibel, ale to było chyba z 4-5 szklanek yerby wsypane naraz i to jeszcze jakby u mnie z grywu, bo nie ogarnął, że kibel też da się zatkać i odtykał go. Ale nie, ogólnie tak robią. Tego się mało daje, kurde, nie wiem ile go wsypałeś, może z wiadra piłeś zamiast z tej. Nie, tego wiadra. No nie wiem, ogólnie różne, z wszystkiego można pić, tak? Co wiesz, to jest głośniej. Teoretycznie ja mógłbym jeszcze mówić tak, nie? W sensie dać sobie mikrofon przed ryj, tylko jak chcemy robić coś merytorycznego, no to wtedy panie by się nie mogły skupić, nie? Więc no tak. To lepiej się odsunąć. Nie tylko panie mi się wydaje. Piszą dobra. Właśnie Kergas. Ja sobie wbijam na twoje OPGG, żeby sprawdzić pierwszy scouting, co tu się w ogóle dzieje. To się odpierdala. Czasami u graczy jest problemem albo praca kamery, albo myszki, nie? Ale to... Znaczy, to są takie bardziej mikro rzeczy. Ja podejrzewam, że ty jak stakujesz w D2, to masz takie bardziej ogólne problemy, no ale zobaczymy zaraz. Jak miło powiedział, w D2. Tak? A nie stakujesz w D2? Jesteś w D2 teraz. Nie, no w D3 no. Ostatnio siedziałem trochę. Ostatni sezon tak, D4, D2, D2, D5, D2, Platyna, Master i Challenger w sezonie trzecim na OPGG. Nie tylko wtedy. Czekaj, ja to muszę przejrzeć. 4 lata temu tylko... też był, ale to na liście. W sumie nie wiem, czy się liczy. Nie liczy. Nie liczy się, bo, ale nie, kurtka, no, ale kurtka była i ogólnie poziom wzrósł tam. A to był najwyższy poziom na liście w historii LoL'a, bo ludzie przychodzili, żeby farmić tak, kurtki. Dokładnie, mnóstwo ludzi z Westa. I poziom na liście w Challengerze to był Master West, a zazwyczaj jest nawet poniżej Mastera na Westie. Zgadza się, totalnie tak było. Bo ludzie, którzy mogli wyfarmić na Westie, to grali na Westie, ale tacy trochę spot, to już próbowali na liście sobie łatwą kurtkę. No właśnie tacy jak ja. Ja pamiętam to wtedy, ale ja nie miałem czasu wtedy grać, ale no pamiętam te czasy. A ty nie zdobyłeś wtedy kurtki? Nie. Też nie chciałbym na liście, bo to jest po prostu nieprzyjemne dla mnie, nie? Dobra, moja teza jest taka wstępna, że co sezon wybierasz absolutnie przypadkowe czempiony, które nie są w mecie i nimi grasz. Nie jest tak? No, generalnie lubuję się w tankach, jeżeli chodzi o to. To jest moja mocna strona, wydaje mi się. Lubię też APK-ami sobie jakimś pograć i nie zawsze jakby biorę to, co jest w mecie. Często nie jest to w mecie, ale wydaje mi się, że wiesz, też do poziomu pewnego, jak na przykład Master Tier, można dojść niekonwencjonalnymi postaciami. Wszędzie można dojść niekonwencjonalnymi postaciami, moim zdaniem. Wszędzie? Bo ogólny poziom jest na tyle niski, że i tak jesteś w stanie, jeżeli znasz podstawy gry, ogrywać. Podstawy w sensie gry? Może być ci ciężko przebić 1000 LP. Bo jak masz 1000 LP, to prawie nikt nie jest nad tobą, w wyniku czego losuje ci graczy, którzy są pod tobą i dostajesz plus, nie wiem, 11, minus 20 i tak dalej, nie? Bo system wykrywa, że grasz na słabszych, ale nie ma nikogo nad tobą, więc nie da się zrobić równej gry, nie? Więc problem polega na tym, jak masz 1000 LP, to już ludzie robią smurfy. Ale to jest też problem systemu rankingowego, bo realnie przez to jest dużo smurfów, a nie ma żadnej blokady na smurfów. I no. Przez to też na Masterze grają ludzie, którzy powinni być wyżej w LP. Albo na D1. A teraz jeszcze zablokowali duo, to jak dojdziesz do D1 i będziesz miał dobre MMR, to będziesz czekał na grę 40 minut i 3 razy ją będą dodżować. Oj, szybko to się chyba nie stanie. D1 dodżują promo. Ale nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość jeszcze, nie wybiegajmy tak daleko D1. Może no dobry Bóg da. To jest jeden dzień, jak się postarasz. Ej, ja mówiłem dzisiaj tak, widzowie, 2 dni i może to się uda. A oni mówią tak, a pierdolisz, do platyny. Jakby ludzie nie wierzą. I... No bo wydaje mi się, że twój content chyba polega na tym, że jesteś uważany za głupka, nie? W pewnym sensie. W sensie w LoLu, nie? Nie jako człowiek. No bo ty coś mówisz i... Nawet on.
I ludzie, no tak, tak ja odebrałem, jak mi napisałem, że z tobą. Jakie ty masz community, sami toksyczni widzowie się naśmiewają. No, no, no. Nie. No raczej. Śmieszne. Złe kręgi wpadłeś. No, na tym streamie jestem koksem. Kiedyś miałem challengera i ogólnie tutaj ludzie się przychodzą poduczyć grania tankami. Dlatego też takie właśnie postacie troszeczkę wytrzymalsze gram. Dobrze, rozumiem. A one muszą być takie losowe? W sensie, bo pierwszym krokiem, najprostszym, jakim możesz zrobić, żeby wychodziło ci lepiej granie, to jest po prostu wybrać dwie postacie i grać nimi w kółko. Ja wiem, że to zgadza jest tak nudne na streama, ale ograniczasz ilość zmiennych, nie? W sensie, wtedy zaczynasz grać nimi automatycznie, rozumiesz, ile robią w jakim etapie gry, czego potrzebujesz, automatycznie nawet twój mózg wykrywa pewne zależności w matchupach i wtedy po prostu ograniczasz zmienne i w wyniku tego te rzeczy, które są bardziej unikatowe pomiędzy czempionami, typu wave management, recall timer, śledzenie junglera, poruszanie się po mapie, wszystkie stałe elementy gry zaczynają być łatwiej ćwiczone. Przez co potem możesz się przerzucić na inne czempiony, ale kiedy się uczysz podstaw gry, to lepiej jest, żebyś w ogóle nie musiał myśleć o czempionie. Jak weźmiesz nowego czempiona, to musisz myśleć, jak nim zagrać, ile zrobić i tak dalej, co na nim zbudować w skrajnych przypadkach, jakbyś nie znał itemów i tak dalej. Więc masz dużo rzeczy, które odwracają twój zasób intelektualny od tego, co jest naprawdę ważne. A twój zasób intelektualny nie jest nieograniczony, w związku z czym chcesz jak najwięcej go zwolnić. Czytaj czat. To nie mógłbyś na przykład podczas tego challenge'u, jeśli naprawdę chcesz być lepszy, grać dwoma czempionami w kółko? To, co mówisz, wszystko się zgadza i jakby sam uważam, że granie dwoma HRS-ami jest najbardziej skuteczne. Jest jednocześnie tak, że trochę nudne, ale jest fajne do climbu, tylko nie wiem, wydaje mi się, że nawet nie do końca też w tym jest problem, bo nie wiem, czasem się poddaje, albo czasem się mi w postaci nudzi, więc jakby ja czasem próbuję grać tym, czy mam fan z gry, bo gdzieś tam mi się wydaje też wbijanie elo jest gdzieś podyktowane taką, wiesz, chęcią grania samą postacią. Mówimy tutaj może nie takim profesjonalnym totalnie podejściu, to takim powiedzmy casualowym, nie? Że gdzieś tam przyjemność z gry jest mega istotna, a dlatego nie zmuszam się co do niektórych bohaterów, którzy faktycznie są, powiedzmy teraz, bardzo dobrze i powinno się nimi grać. Aczkolwiek czasem się przekonuję i możemy zacząć od takiej selekcji i wybrać jakieś dwie, może trzy postacie z mojego poolu. Kiedyś wygrałeś na SK. Jak chcesz, spoko. W sensie, wiesz też, jeżeli nie grasz postaciami, które są dobre na blind picka, to jest ci ciężej. Bo zazwyczaj musisz mieć jedną postać, którą pikujesz blind i możesz grać każdy matchup, nie? Jak właśnie go znalazłem, to jest Urgot chyba. Tam, jeżeli nie trafiasz na jakieś udziwnienia na zasadzie takiej, że ktoś nie gra range'y, to jest nawet okej, okay. Da się grać. Też mi się tak wydaje, że jest w porządeczku. Duże statystyki ma po prostu. Tak, i w tym patchu też widziałem, że Set dostał buffa, więc nie wiem, czy też nie jest to do pożo wybór, ale... No raczej, znaczy wiesz, jaki jest problem z tymi wszystkimi postaciami typu Urgot, Set i tak dalej? No. Że możesz grać sobie laning phase, ale wszystkie te postacie są podatne na to, że masz hyper carry i peela pod niego. Jak grasz na Jinx na przykład. Ciężko się gra. Znaczy możesz to obejść, ale i tak w teamfightach robisz mało. Dlatego Malphite jest skuteczny, pomimo słabego laning phase'u. No raczej na tym poziomie możesz sobie grać Malphite'em i wygrywać. Tylko teoretycznie ten laning phase jest na tyle słaby, że wychodzisz... Jak przeciwnik jest kompetentny, to będziesz 60 creepów do tyłu. Zgadza się, jakby... To jest dużo kontr. Za dużo. Jest za dużo. Jakby nie da się grać w Shena Malphite'em, nie da się grać w Sylasa Malphite'em, nie da się grać w Cho'Gatha, w Sajona. To jest taki szeroki wachlarz, że ten top laner, jak zobaczy skałę, na pewno coś sobie znajdzie z tego. I dlatego ja go pikuję tylko jako counter pick w Gnara, ewentualnie jakiegoś Jace'a. To jest taki Czy Gnar też ma 50 creepów do przodu. I tak, jeżeli gra dobrze. Też nie robisz mu dużo. No, ale... W sensie on nie jest w stanie się zabić, ale... Jesteś w stanie iść w creepach do tyłu i zdobywać, łapać wave'y i trzymać tower, ale on i tak ma prawa perma i tak ten. Tak, tylko tutaj często się dzieje czynnik losowy o nazwie dżungler i jakby po szóstym levelu są bardzo łatwe ganki, więc jakby często tak można się odkuć i zdobyć dominację na linii i później ewentualnie go jakoś zabić. Jakby na tym, ja też zauważyłem, że ludzie po prostu popełniają jakieś głupie błędy, typu dać ci autataczek pod wieżą, zgania go towera, erkujesz go malfightem i po prostu zabijesz go razem z wieżem, nie? I to jest no bardzo... Tak ludzie robią, no to tak, wiadomo, tylko wiesz, my będziemy starać się mówić o tym, jak się gra poprawnie, nie? W sensie tak, żeby nie liczyć na to, że przeciwnik dostanie tower hita, nie? W sensie tak, jak stawiasz przeciwnika w negatywnej pozycji, nie licząc na to, że on jest idiotą, no nie? No, w sumie racja. No bo tak to, no wiesz, no możesz tak sobie grać, ale do kiedy? No to polega na farcie wtedy, tak? Jeżeli jest lepszy, to nie wyjdzie, a jak jest gorszy, to wyjdzie. Chcemy, żeby jak najwięcej rzeczy zależało od ciebie, nie? Mhm. Żebyś bazował na niekompetencji przeciwnika, to znaczy jak ją widzisz, to ją karasz i musisz wiedzieć, jak ją ukarać,
ale ostatecznie twoje zagrania mają bazować na tym, że ciężko jest przeciwnikowi nawet kompetentnemu na nie odpowiedzieć. Wtedy one są dobre, tak? No bo jeżeli dojdzie do starcia twojego z kompetentnym przeciwnikiem, no to jeżeli ty będziesz liczył na takie rzeczy, no to po prostu on cię i tak rozwali, bo on tego nie zrobił. A jeżeli będziesz mniej więcej rozumiał, co masz robić, to jest szansa, że na niego wygrasz. Wiesz, ja też nie wiem, jakie ty masz ambicje, bo na przykład teraz robisz challenge, żeby wbić mastera, ale czy ty chcesz go utrzymać? Jako streamer będzie to ciężkie, bo patrzysz na czat, grasz nowymi postaciami, robisz content, prawda? Więc to nie jest takie łatwe. Znaczy... A tak powiem ci szczerze totalnie, że jeśli od tylu lat stakujesz diament i jakby no grasz bardzo dużo gier na podstawie twojego PGG, nie wiem, czy to jest twoje jedyne konto w ogóle, ale jest jedyne. To dalej to jest całkiem sporo gier i zauważ, że prawda jest taka, że ty nie jesteś lepszy z sezonu na sezon, no nie? I no. Nie uczysz się grać naturalnie, to znaczy to nie, są takie osoby, które na przykład wchodzą do gry i w jakimś sensie naturalnie zauważają pewne rzeczy. Ty tego nie zauważasz, bo gdybyś to zauważał, to byłbyś lepszy co sezon, a nie jesteś. Więc ty musiałbyś, ucząc się gry, musiałbyś uczyć się jej świadomie, nie? To znaczy, zgadza się. A czy wiesz co? Wchodzić do gry z nastawieniem, że ćwiczę to. A to prawda. Streamem. Mi się wydaje też, że jak przynajmniej jak ja kiedyś grałem w League of Legends, jeszcze e-sportowo, to faktycznie po prostu takie samo granie i klejmowanie, znaczy po prostu samo granie i spawanie gier rozwijało mnie, w sensie jakby mechaniki, jakieś tam inne rzeczy, ale teraz do League of Legends od iluś sezonów doszło tyle rzeczy takich, których po prostu ja prawdopodobnie nie wiem albo nie rozumiem, przez co też nie klejmuję, bo... O ile, nie wiem, mogę, nie wiem, mechanicznie rozumieć pewne rzeczy, tak decyzyjnie podejmuję coś jakąś złe, nie wiem, nagle mi się mecza psuje albo coś źle buduje i wydaje mi się, że po prostu w niektórych dziedzinach, powiedzmy, tej gry mam braki, jeżeli chodzi o wiedzę. No i też, jak gadaliśmy prywatnie, to powiedziałeś, że nie masz intencji, żeby to naprawiać, tak jakby. Znaczy, że nie szukasz żadnych materiałów edukacyjnych, nie próbujesz oglądać wodów i tak dalej, nie? Wiesz co, że, kurde, że nie robisz nic w tę stronę. Jak się tak streamuje dużo, to później wiesz, jeszcze później a po streamie siedzieć kolejne, nie wiem, 2-3 godziny oglądać jakieś filmiki, czy tam analizować replaye. No to prawda, byłby climb i byłoby spoko, ale powiem, tej League of Legends byłoby za dużo. No tak, dlatego ja wysunąłem tezę, że raczej ja nie jestem pełnym wsparciem w challenge'u,